Dzień dobry, Maciej Waszko. Jesteśmy na kongresie 590 w Rzeszowie, na drugim kongresie, na którym spotykają się przedsiębiorcy, biznes, politycy, naukowcy po to, by rozmawiać przez dwa dni na temat gospodarki, na temat pomysłów na polską gospodarkę, na temat wspierania polskiego biznesu, polskich firm, małych, średnich przedsiębiorstw, współpracy dużych przedsiębiorstw z mniejszymi. Naszym gościem jest prezes firmy Cedrop S.A., Andrzej Goździkowski. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Zacząłbym właśnie od tego, co ważnego padło już w trakcie tegorocznego kongresu, jak ważne słowa padły ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, wicepremiera Morawieckiego, występowała również pani premier Szydło, czołowi politycy polscy. W ciągu tych dwóch dni kierowali swoją uwagę właśnie na biznes, na przedsiębiorców. Pan jako przedsiębiorca, jak ocenia te deklaracje, te wypowiedzi, te zapowiedzi? Słowa pana prezydenta, pani premier wygłoszone wczoraj skupiały się na osiągnięciach, które te dwa lata przynoszą ze sobą, osiągnięciach w sferze gospodarki. One są niezaprzeczalnie duże. To, że mamy doskonałą sytuację gospodarczą w skali makro, to wynika również z bardzo dobrej sytuacji w skali mikro. Mikroprzedsiębiorstw z taką też dobrymi wynikami ja się mogę pochwalić, ale też tutaj rozmawiałem z innymi przedsiębiorcami i mówią, że jeszcze tak dobrego roku nie było. Na to zwrócił uwagę pan prezydent we wczorajszym swoim przemówieniu, że jest w polityce pewne nowum, co zresztą podkreślają przedstawiciele rządu i o tym też mówił dzisiaj pan premier Morawiecki, nowum polegające na rozdzielaniu tego dobrobytu wytwarzanego przez przedsiębiorców szerzej niż tylko w wąskiej grupie, jak to dotychczas było. A to wraca do nas. To wraca do nas w postaci popytu. To, że dzisiaj w naszych przedsiębiorstwach nic innego nie robimy, jak tylko myślimy o podtrzymaniu naszego zatrudnienia borykamy się z problemami, jak zwiększać to zatrudnienie, no bo na rynku pracy mamy sytuację rynku pracowników, ale to mobilizuje nas do tego, by udoskonalać organizację, by wchodzić w nowe technologie, zastępować pracę ludzką robotyką, innymi rozwiązaniami lepszymi organizacyjnie, ale też płacić więcej pracownikom. I zamożniejszy pracownik jest też konsumentem. On wraca do nas, przedsiębiorców, z pieniędzmi i moje rozmowy potwierdzają tę sytuację, że mamy dziś bardzo dobry popyt, co się przekłada na dobre wyniki gospodarcze nie tylko mojej firmy, nie tylko naszych firm w grupie Cedrop, ale jak tutaj rozmawiam ze spotkanymi przedsiębiorcami, z przedstawicielami banków, potwierdzają mi, że we wszystkich branżach jest dobrze. Słowa wicepremiera Mateusza Morawieckiego dziś wygłoszone były bardzo konkretne i odnosiły się do przedsięwzięć, którym patronuje, które zainicjował, które prowadzi. Ale to zamówienie też miało takie świetne zakończenie, moim zdaniem. Zakończenie kierujące naszą, Polaków, ale przedsiębiorców, uwagę na to, że musimy być jedno, musimy skupiać się na naszym wspólnym dobru, jakim jest rozwój, dobrobyt naszego kraju. I premier zadeklarował, że będzie starał się przyciągać jak największą grupę ludzi, Polaków, przedsiębiorców do tego programu, moim zdaniem świetnego programu gospodarczego, jakiego do tej pory w Polsce nie było w naszej ostatniej historii. Tegoroczny kongres odbywa się w dosyć szczególnym momencie dla polskiej gospodarki, bo mamy wyniki, widzimy, że w polskiej gospodarce dzieje się dobrze. Rzeczywiście te wyniki makro gospodarcze są bardzo, bardzo obiecujące, więc panuje atmosfera, powiedzmy, sukcesu, ale również atmosfera związana z odmienianym właśnie przez wszystkie przypadki z słowem wsparcie. Wspieranie biznesu, wspieranie wzajemne
małych, średnich przedsiębiorstw przez duże firmy. Myśmy mieli okazję z kolei uczestniczyć wspólnie wczoraj w debacie na temat wspierania organizacji pozarządowych, sektora NGO przez biznes właśnie. Jak pan sądzi, co będzie, czy efektem tych rozmów o wsparciu, o udzielaniu takiej, bo to nawet nie pomocy, tylko właśnie o współpracy, będzie otwarcie takiego rynku współpracy w polskim biznesie? Ja bym bardziej, większy akcent kładłbym na współpracę niż na wsparcie, bo wsparcie to tak jakby jedna strona oczekiwała jakiejś nadzwyczajnej pomocy, czegoś. Otóż biznes oczekuje dwóch rzeczy od administracji, od polityków. Dobrych regulacji, które niekoniecznie wspierają, ale przede wszystkim nie szkodzą, jak w medycynie primum non nocere. Takich regulacji w przeszłości było dość dużo. My musimy eliminować je i nie pozwalać na wdrażanie nowych, które by przeszkadzały biznesowi. W jaki sposób eliminować i nie godzić się na wprowadzanie? No poprzez współpracę, poprzez rozmowę. Ja wielokrotnie i wszędzie podkreślam, że rozmowa, uczciwa rozmowa przedsiębiorcy i polityka jest rzeczą pożądaną w Polsce. Jest pewne odium na takich kontaktach z przeszłości. Wiadomo, lata 90., jak się tworzył polski kapitalizm. To zostaje w pamięci. To zostaje w pamięci i dzisiaj wszystkie takie kontakty no, jakby są w cieniu podejrzenia. Pan premier Morawiecki doskonale rozumie i nie boi się podejmować tych kontaktów z przedsiębiorcami. Wczoraj mieliśmy spotkanie, zadał pytanie, co was boli, co wam dolega. Skrzętnie notował, plus reagował na różne problemy. Półtorej godziny prawie rozmawialiśmy na ten temat. Oczywiście, że w ciągu półtorej godziny problemów wszystkich branż nie da się poruszyć. Dzisiaj pan premier mówił o samorządzie gospodarczym. No to jest też trudność w Polsce, że jest mnóstwo tych organizacji reprezentujących i administracja nie wie, z kim rozmawiać, więc może samorząd gospodarczy byłby takim rozwiązaniem do rozmowy z rządem, do rozmowy, do reprezentowania polskiego punktu widzenia, polskiej gospodarki w Brukseli. Więc współpraca raczej niż wsparcie, bo my musimy sobie sami radzić. My nie jesteśmy dziećmi, którym trzeba pomagać. To my chcemy być filarami, na których cały ten porządek i kraj stoi. My chcemy dźwigać ten ciężar, specjalny ciężar, bo na przykład w grupie CEDROP zatrudniamy 7 tysięcy ludzi, mamy ileś zobowiązań wobec banków. No to jest swego rodzaju szczególna odpowiedzialność, która jest przywilejem, która jest dla mnie radością, ale też no, pewnym ciężarem. Nie mogę tak spokojnie. Teraz ja sam to muszę dźwigać, ja sam to muszę sam z moimi kolegami współrządzącymi, z moimi pracownikami. My potrzebujemy zrozumienia i współpracy. Natomiast my sobie poradzimy. Poradzimy sobie na rynkach wewnętrznych, na rynkach zagranicznych i będziemy przynosić owoce w postaci podatków, w postaci wspierania z kolei NGO, bo tam potrzebne jest wsparcie, bo oni sami z siebie nie mają źródeł dochodu. Mieliśmy okazję rozmawiać no, dobrych kilka miesięcy temu, kiedy powstawał wywiad z panem prezesem do tygodnika sieci. Wtedy mówił pan, próbujemy odzyskiwać wpływ na otoczenie biznesu, choćby na to, jak jest kształtowane prawo, jak są ustalane warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Wreszcie nas na to stać. Małe firmy rodzinne powstające na przełomie wieków przetrwały trudy często nieuczciwej konkurencji i dziś wyrosły tak, że mogą skutecznie artykułować swoje potrzeby. To jest to miejsce do artykułowania potrzeb. Taki kongres. Podkreślał pan, że polskim firmom zależy wyłącznie na tym, by rozwijać biznes i inwestować. Nie ma tu żadnego, nie wiem, drugiego dna podtekstu. I wygląda na to, że rzeczywiście no, na kongresie ten głos polskich biznesmenów jest słyszalny i jest wysłuchiwany. Przedsiębiorcy polscy są dość nieufni wobec polityki, wobec państwa polskiego. Ja to powiedziałem
w takim swoim wystąpieniu zachęcającym do brania udziału w tym kongresie, że to jest smutna konsekwencja naszej historii. No ale trzeba to nastawienie przełamywać. Ja zachęcam wszystkich przedsiębiorców do współpracy z tym rządem, do współpracy przede wszystkim z premierem Mateuszem Morawieckim, który no, odpowiada za sprawy gospodarcze, bo ja widzę wielkie zaangażowanie w tworzeniu dobrego otoczenia regulacyjnego i to się nie stanie od razu z roku na rok. To są trudne problemy. Zmieniając jeden przepis, być może tworzy się lukę w 10 miejscach, więc to wymaga ciągłej rozmowy, ciągłej współpracy. To miejsce, kongres, jest dobrą okazją do rozmowy o regulacjach, choć tutaj oczywiście nie brakuje czasu na dogłębną i szczegółową analizę różnych problemów, ale jest to miejsce budowania wspólnego zrozumienia po pierwsze, po drugie no, zrozumienia wspólnoty celów i budowania takiego czegoś, czego być może kiedyś się wstydziliśmy, być może kiedyś w coś nie wierzyliśmy, no, budowania patriotyzmu gospodarczego kontra taki kosmopolityzm gospodarczy, bo nie chcemy być nacjonalni gospodarczo, ale musimy być ogarnięci w ramach własnej wspólnoty narodowej i tworzyć te przedsiębiorstwa, bo to jest konkurujące na rynkach światowych. Dokładnie. To jest fundament naszej dumy, naszej suwerenności, naszej integralności społecznej. Co dzisiaj, o czym mówił też premier Morawiecki, nie do końca się niektórym pomaga i tam podoba. Tam powstają regulacje, tak jak choćby tych pracowników delegowanych. No ale to takie jest życie, że... Panie prezesie, w zeszłym roku kongres dał bardzo konkretny efekt w postaci pakietu 50 zmian dla firm i konstytucji biznesu, którą rząd całkiem niedawno przyjął już jako oficjalny rządowy dokument. Jakie pana zdaniem w tym roku będą efekty? Jakich efektów można się spodziewać? Takich twardych? Czy też tym efektem będzie właśnie no, pewna zmiana nastawienia klimatu w rozmowach pomiędzy administracją rządową, a politykami, a biznesem? W ubiegłym roku rząd zadeklarował wprowadzenie konstytucji biznesu. W tym roku jest finalizacja tego programu, tego konceptu. Właściwie on wchodzi w życie dzisiaj, więc widać, że potrzeba roku. Może można było to zrobić w krótszym okresie czasu, no ale to jest milowy krok. Te ułatwienia, o których mówił premier Morawiecki. No, nie da się co rok jakby otwierać kolejne drzwi, no bo natomiast jest to podkreślenie tego, co zostało rozpoczęte w ubiegłym roku i pogłębianie tych procesów polegających na nowych regulacjach, znoszeniu starych regulacji. Ja mówiłem w ubiegłym roku o tak zwanej Polsce resortowej, że pewne koncepcje, pewne programy, żeby się przedarły do obowiązującego prawa, no muszą przejść przez uzgodnienia resortowe, a tam się dopiero pojawiają różne problemy. A mało tego, są resorty, które mają swoje wizje, które mogą nie pasować do ogólnego konceptu gospodarczego, przyjętego przecież i realizowanego w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju. Czyli te koncepty czasami idą w kierunku utrudnienia, skomplikowania, zawłaszczenia czegoś. Zabezpieczenia też interesów poszczególnych resortów. Bo takie są poglądy w resortach. I to jest pytanie o to centrum gospodarcze, jakim jest Ministerstwo Rozwoju, w tej chwili Ministerstwo Finansów i personifikowane przez osobę, przez postać wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ale przecież tam ja widzę mnóstwo ludzi, którzy są bardzo kompetentni i zaangażowani w tworzenie nowej gospodarczej rzeczywistości. Czy mają siłę przebicia, czy mają pewną sprawczość, czy też są negocjatorami z tymi resortami. No i jeżeli są negocjatorami,
to jest bardzo trudne, bo można mówić, a później wprowadzić, jeśli trzeba negocjować z dwoma, trzema, pięcioma resortami, współczuję. Niemniej jednak Polska się zmienia i podejście do gospodarki tego rządu jest zupełnie inne niż tych rządów, które ja pamiętam, a pamiętam doskonale 30 kilka lat. Nie będę wspominał lat 80., bo tam nie było żadnego podejścia, ale te po 90 roku różnego rodzaju postawy różnych ministrów i poszczególnych ekip rządowych. Na tle tamtych ten rząd w moim przekonaniu próbuje zrobić i robi coś, co może nas, Polskę, za te kilkanaście lat postawić w rzędzie tych 10, 15 najlepiej zorganizowanych, najbogatszych państw świata. To odwołanie do dwulecia, do dwóch lat, od przełomu, od pewnej zmiany też podejścia do gospodarki, do biznesu po stronie rządu, też bardzo często pada tutaj na panelach, na licznych debatach, które się odbywają. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę dla telewizji w Polsce.pl. Przypominam, że rozmawialiśmy z panem prezesem Andrzejem Gozikowskim, Cedrop S.A. na kongresie 590 w Rzeszowie. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne rozmowy.